Proszę Państwa, mamy piękne widoki tutaj. Pałacu Kultury Stalina i Lenina i tutaj zabawy na tle budynku Pasta najwyższego w Warszawie. No swego czasu, kiedy nie było jeszcze tych wieżowców takich 19-piętrowych, które i tak są niskie, no to Pasta była największa, najwyższa. To wszystko jest stare. Rotunda stara, Marszałkowska ulica stara, proszę Państwa. Tutaj taka filozofia w Warszawie jest łopatologiczna. Stary, młody i więcej nie ma. No na przykład Pałac Kultury Stalina i Lenina mówi się, że jest stary, no 60 lat, 61 lat, proszę Państwa. No nie ma tutaj w czym wybierać, bo żeby to było 100 lat, 150, 200 lat. Wiecie Państwo, Ameryka tam to w ogóle nie ma nawet 300 lat, a tutaj to byle co, to już ma niby 60 lat. No ale mówi się, bo to tak mówią, jest tak przyzwyczajone. Łopatologia średniowiecznej Europy. Stary, młody. No i tych takich wysublimowanych dat nie ma, no bo tutaj nie ma już ani dziadka, ani babci. Ludzi, którzy by tak mogli żyć po 70, po 80 lat. Ile ten Janek Witek nam pożył? Tyle co nic. No ale mówi się stary świat diabła, stara Europa, mówi się stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stary Pałac Kultury Stalina i Lenina, ateistyczny, stary diabeł. Takie rzeczy to, ale to wiecie Państwo, ten Lenin, ten Stalin to zrobili tak, żeby ludzie to nawet i w tego diabła nie wierzyli. Zresztą ten diabeł sam się o to postarał. Oj bardzo.